Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Mularska, jestem lekarzem, który od wielu lat pracuje z osobami z HIV. Najbliższe 20 minut poświęcimy pewnym faktom dotyczącym tego zakażenia. Zajmijmy się najpierw pierwszym problemem, wirus. Mamy wiele różnych wirusów. Na pewno słyszeliście o wirusie grypy, o wirusie przeziębienia, o wirusie ospy. Myślę, że nie jedna z Was przechorowała którąś z tych chorób. Mamy też takie bardziej egzotyczne wirusy, jak wirus Ebola, wirus Denga, wirus Zika, czy mój ulubiony wirus choroby chikungunya. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o wirusie HIV. Wirus HIV jest małym wirusem, ma 100 nanometrów. Wyobraźcie sobie główkę od szpilki, która ma około 1 mm. I na takiej główce od szpilki zmieściłoby się 10 tysięcy cząsteczek wirusa HIV. Tak mały jest to wirus. Wirusy, aby mogły przeżyć, muszą się namnażać, ale mogą namnażać się tylko w komórkach organizmu żywego. I właśnie wirus HIV jest takim wirusem, który namnaża się tylko w komórkach ludzkiego organizmu. Jak doskonale pewnie wiecie, ani wygląd, ani wiek, ani kolor skóry nie jest związany z zakażeniem wirusem HIV. Każda osoba, niezależnie od wyglądu, od koloru skóry i od wieku, może być zakażona tym wirusem. Jak tutaj zobaczycie na tym slajdzie, również może być to osoba wyglądająca w ten sposób, podobnie jak ten mężczyzna, czy jak ten mężczyzna. Natomiast jak się okazuje, na pewno Shrek nie może być zakażony wirusem HIV, dlatego że mimo tego, że posiada bardzo ludzkie uczucia, ale materiał genetyczny jednak nie jest materiałem genetycznym człowieka. I mamy kolejny członek tej nazwy HIV, czyli odporność, upośledzenie odporności, niedobór odporności. Układ odpornościowy chroni człowieka przed chorobami i pozwala na zachowanie zdrowia. Układ odpornościowy to tak jak taka zbroja dla rycerza. Jak widzicie tutaj, ta zbroja składa się z wielu różnych składników. Ja nawet na dole tego slajdu wymieniłam, jak się te składniki tej zbroi nazywają. Sama tych nazw nie znam, znam tylko nakolanniki, hełm. Reszta jest bardzo egzotycznymi słowami. I podobnie jest również z układem odpornościowym. W tym układzie odpornościowym, jeśli chodzi o wirusa HIV, to najważniejsze są limfocyty CD4. Te limfocyty CD4 to jak taka tarcza dla rycerza. I zobaczmy, jak wiele składników mamy układu odpornościowego. W skład tego wchodzą niektóre narządy, niektóre komórki krwi i wchodzą też produkty, które są produkowane przez te właśnie komórki krwi. Te najważniejsze składniki układu odpornościowego to komórki białe, czyli leukocyty. My w kontekście zakażenia wirusem HIV przede wszystkim będziemy zajmować się limfocytami. Już padło wcześniej takie pojęcie limfocyty CD4. Limfocyty CD4 szczególnie są ważne w kontekście zakażenia wirusem HIV, dlatego że ten wirus sobie szczególnie te komórki upodobał do tego, żeby się właśnie w nich namnażać. A te limfocyty CD4 są niezbędne, aby chronić organizm przed różnymi chorobami. One walczą z bakteriami, z wirusami, z grzybami chorobotwórczymi czy z pasożytami. Na tym slajdzie możecie zobaczyć, jak mały jest wirus HIV w stosunku do limfocyta CD4, czyli do tej komórki układu białokrwinkowego. Te niebieskie tfory na zdjęciu to jest wirus HIV, natomiast ta powierzchnia, ten duża komórka, duży twór to jest limfocyt CD4. Jak wcześniej powiedziałam, wirusy muszą namnażać się w komórkach żywych organizmów. W przypadku wirusa HIV w ludzkich komórkach. I najważniejsze, żeby mógł ten wirus się namnażać, to jest to, żeby on wniknął do tych komórek. Dlatego te limfocyty CD4 są ulubione przez wirusa HIV, dlatego że on ma klucz do tych komórek, może wejść, może wniknąć do nich. Nie do wszystkich komórek naszego ludzkiego organizmu wirus HIV jest w stanie wniknąć. Natomiast do tych limfocytów CD4 bez problemów wnika. W
W takim limfocycie CD4 następuje produkcja nowych komórek, tak jak to się dzieje w fabryce, gdzie produkujemy, nie wiem, zapałki, samochody, komputery. Taka produkcja dzieje się dzień i noc, bo limfocyty CD4 i wirus właśnie jest namnażany cały czas. Po powstaniu nowych cząstek wirusa jest on uwalniany znowu z wnętrza tej komórki do krwi i może zakażać kolejne nowe komórki. I taki proces, jak powiedziałam, dzieje się dzień i noc. Ta fabryka pracuje pełną parą. Nowe komórki, nowe cząstki wirusa są produkowane i są zdolne do tego, żeby zakażać, żeby infekować kolejne nowe komórki. Niestety takie komórki CD4, ich wydolność po takich wielu cyklach namnażania się wirusa spada i one umierają. Są po prostu wykorzystane przez wirusa. I z czasem, im dłużej trwa zakażenie, tym takich komórek jest coraz mniej. Te komórki, jak powiedziałam, są niezbędnym składnikiem układu odpornościowego, czyli chroniącego nas przed zakażeniami innymi wirusami, bakteriami, grzybami. Jeśli jest ich mało, to nasz organizm nie jest zdolny do tego, żeby się bronić przed tymi innymi chorobami. I wtedy właśnie u takiej osoby, która traci tą zdolność do obrony, mówimy o pojawieniu się choroby i ta choroba nazywa się AIDS. I ten zespół nabytego niedoboru odporności jest to taki późny etap u osoby, która przez najczęściej wiele lat była zakażona wirusem HIV, w którym to pojawiają się ciężkie inne choroby związane z tym, że nasz układ odpornościowy jest kompletnie wyczerpany i nie chroni nas przed tymi chorobami. Zobaczcie na tym slajdzie. Mamy tutaj szereg parasoli. Na początku, jeśli nasz układ odpornościowy jest sprawny, to tak jakbyśmy w czasie deszczu mieli nad sobą duży parasol. Na początku, w momencie, kiedy dochodzi do zakażenia wirusem HIV, nasz układ odpornościowy działa bardzo sprawnie, to tak jakbyśmy nad sobą w czasie deszczu mieli bardzo duży parasol. W trakcie trwania zakażenia dostajemy coraz mniejsze parasole. W którymś momencie nasz parasol już nie jest w stanie się otworzyć, nasz układ odpornościowy już nie działa, a nawet ten parasol jest zniszczony całkowicie, że nawet jakbyśmy go w jakiś sposób próbowali otworzyć, to i tak tego nie zrobimy i w czasie deszczu ten deszcz nas kompletnie zmoczy. Tak można to porównać samo przebieg zakażenia wirusem HIV. Jak widzicie tutaj jeszcze na tym slajdzie dwa takie określenia. Limfocyty CD4, to już wiemy co to jest, a drugie wiremia. Wiremia oznacza, jak dużo mamy wirusa w sobie. I my jesteśmy w stanie ją zmierzyć. Mierzymy tą wiremię we krwi, sprawdzamy, ile tego wirusa jest. I wiemy, że im dłużej trwa zakażenie, to u większości osób tego wirusa jest coraz więcej. Ten wirus się bardzo szybko replikuje, czyli namnaża, bardzo szybko, a nie jest zniszczony, bo układ odpornościowy już nie działa. Porozmawiajmy teraz o drogach zakażenia wirusem HIV. Aby poruszyć ten temat, najpierw musimy wiedzieć, gdzie ten wirus HIV znajduje się w ludzkim organizmie. Przede wszystkim wirusa HIV można wyizolować z takich materiałów jak krew, jak nasienie, wydzielina pochwy u kobiet, jak mleko matki karmiącej zakażonej wirusem HIV i w takich bardziej trudno dostępnych płynach w codziennym życiu, jak płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn opłucnowy, płyn otrzewnowy czy płyny stawowe. Mamy trzy drogi zakażenia wirusem HIV. Pierwsza to jest poprzez kontakty seksualne, druga droga zakażenia to jest przez krew i trzecia droga zakażenia to jest z chorej matki na dziecko w trakcie ciąży, w trakcie porodu i w trakcie karmienia piersią. Na świecie najwięcej osób zakażonych wirusem HIV to jest poprzez kontakty seksualne. Tutaj bardzo istotne jest to, aby wiedzieć, że gwarancję, aby nie doszło do zakażenia, daje tylko albo brak kontaktów seksualnych, albo posiadanie stałego, wiernego, zdrowego
partnera. Natomiast z drugiej strony musimy wiedzieć o tym, że ani wiek, ani płeć, ani rasa, jak już wcześniej mówiłam, nie daje gwarancji, czy nie można rozróżnić pod tym względem, czy ktoś jest zakażony wirusem HIV, czy nie jest zakażony wirusem HIV. W przypadku kontaktów seksualnych nawet jeden kontakt seksualny wystarczy do tego, aby doszło do zakażenia. Nie musi tak być, ale może tak być. Druga droga zakażenia, która swego czasu, jak ja zaczynałam pracę w Polsce, dominowała, to była droga poprzez krew. A mianowicie tutaj przede wszystkim osoby, które przyjmowały dożylne narkotyki i wymieniały się igłami, strzykawkami, zakażały się właśnie wirusem HIV. Teraz z różnych powodów takich osób jest coraz mniej. Szczęśliwie pojawiły się działania profilaktyczne, które doprowadziły do tego, że w tej grupie tych zakażeń mamy mniej. Natomiast musimy mieć taką świadomość, że do zakażenia przez krew może dojść w takich sytuacjach, jak na przykład zrobienie sobie tatuażu w jakimś niesprawdzonym miejscu, niesprawdzonym salonie, piercingu, założenie kolczyków. No, w takich sytuacjach również może dojść do zakażenia. O trzeciej drodze z matki na dziecko powiem jeszcze za chwilę, a to w kontekście możliwości zapobiegania, ale o tym będzie za chwilę. Natomiast musimy pamiętać również, jak na pewno nie może dojść do zakażenia. Nie może dojść do zakażenia poprzez pocałunek, poprzez podanie ręki, poprzez korzystanie z tych samych naczyń w kuchni, ręczników, poprzez kąpiel w tym samym basenie, a na 100% na pewno nie może dojść do zakażenia, i to jest taki mit powtarzający się niestety, poprzez ugryzienie komara czy kleszcza. Również nie może dojść do zakażenia poprzez korzystanie z tej samej toalety, z tej samej wanny. Pamiętajcie, że jakie są materiały zakaźne, wymieniłam je wcześniej. Stężenie wirusa w ślinie, pocie, łzach, kale, moczu, pwocinie jest tak niskie, albo nie ma tam wirusa wcale, że te materiały uważamy za niezakaźne. Czyli kontakt z czyimś potem, z czyjąś śliną, z czyimiś łzami nie doprowadzi do zakażenia wirusem HIV. Zastanówmy się, jak można rozpoznać zakażenie wirusem HIV. Jak już powiedziałam Wam, ani wiek, ani wygląd, ani rasa osoby nie determinuje, czy jest zakażona, czy nie jest zakażona wirusem HIV. Natomiast bardzo proste badanie krwi, może nam pozwolić na to, żeby zdiagnozować to zakażenie. My w tej krwi szukamy przeciwciał przeciwko wirusowi HIV. Te przeciwciała to jest coś, co tworzy się w naszym organizmie w momencie, kiedy ten wirus wniknie. Żeby była wyprodukowana odpowiednia ilość tych przeciwciał, musi upłynąć troszkę czasu. Ten czas, jaki musimy dać na to, żeby test był wiarygodny, to jest co najmniej 2 tygodnie od momentu ryzykownego jakiegoś zachowania, od tego momentu, kiedy mogło dojść do zakażenia. Czyli musimy, jeśli mamy jakieś ryzykowne zachowanie, musimy poczekać 2 tygodnie i wtedy dopiero zrobić sobie test. W Polsce takie testy można zrobić w prawie każdym laboratorium medycznym. Może zlecić taki test lekarz rodzinny i są też punkty anonimowego testowania, w których bezpłatnie i anonimowo można sobie zrobić te testy. Badanie krwi w laboratorium nie jest jedynym sposobem, żeby zdiagnozować zakażenie. Można też zrobić sobie test własny, tak jak to było w przypadku COVID, robiliśmy sobie testy w domu. Pewnie nie jeden z Was miał taki test zrobiony. Te testy też są już w Polsce dostępne. Jak powiedziałam na początku, jestem lekarzem. W związku z tym teraz będziemy poruszać taką najważniejszą dla mnie kwestię, a mianowicie leczenie. Czy można wyleczyć, czy można leczyć zakażenie wirusem HIV? I tak, niestety na razie jeszcze nie można wyleczyć zakażenia wirusem HIV. No i tutaj mówiąc to, od razu mam jedną uwagę. Mamy na świecie 3 osoby, które zostały wyleczone z zakażenia wirusem HIV, ale ta metoda leczenia, która u nich została zastosowana, jest metodą bardzo trudną, dlatego że te osoby przy okazji miały rozpoznaną białaczkę, która to była leczona przeszczepem szpiku. I faktycznie okazało się, że dobierając odpowiednio ten szpik,
do przeszczepu można takie osoby również wyleczyć, nie tylko z białaczki, ale również z zakażenia HIV. Natomiast na razie mówimy o tym, że tego zakażenia wyleczyć nie można. Natomiast można doprowadzić do tego, że osoba żyjąca z wirusem HIV będzie żyła tak długo, jak jego kolega, jej koleżanka nie zakażona tym wirusem, a mianowicie do starości. I mamy leki antyretrowirusowe, te leki, które skutecznie hamują replikację, czyli to namnażanie się tego wirusa i doprowadzają do tego, że tego wirusa jest bardzo mało i w związku z tym te komórki układu odpornościowego nie są niszczone. A nawet jak już zostały wcześniej zniszczone, czyli rozpoczynamy to leczenie na etapie bardzo późnym, na etapie AIDS, to są w stanie się zregenerować, są w stanie się na nowo namnożyć i dobrze chronić nas przed innymi chorobami. To leczenie antyretrowirusowe jest bardzo ważne, nie tylko w kontekście tej osoby z HIV, ale również w kontekście nas wszystkich, dlatego że im mniej jest tego wirusa i mniej niższą ma wiremię osoba zakażona wirusem HIV, tym mniejsze ryzyko, że ona kogokolwiek zakazi. Nawet w tych ryzykownych zachowaniach, o które mówiliśmy wcześniej. W związku z tym jest to bardzo, bardzo ważne takie profilaktyczne działanie. Mamy inne też metody, które przy pomocy leków antyretrowirusowych mogą chronić inne osoby. Mówimy tutaj o profilaktyce przedekspozycyjnej, czyli podanie komuś, osobie zdrowej, leku po to, żeby u niej nie doszło do zakażenia. Normalnie taka profilaktyka w przypadku wielu wirusów, wielu bakterii polega na przykład na podaniu szczepionki. My szczepionki na wirusa HIV nie mamy. Pewnie jej mieć nie będziemy, bo jest to wirus, który ze względu na to, że jest wirusem RNA, jest bardzo łatwo się mutuje, bardzo łatwo się zmienia i stworzenie takiej szczepionki przez 40 kilka lat, odkąd mamy wykrytego tego wirusa, nie było możliwe. Natomiast podając leki przeciwwirusowe u osoby zdrowej, może ona się chronić przed zakażeniem. I kolejna bardzo ważna sprawa. Dzięki tym lekom przeciwwirusowym doprowadziliśmy do tego, że praktycznie nie rodzą się nam chore dzieci. Mówimy tutaj o tych dzieciach, które rodzą matki zakażone wirusem HIV. One dzięki temu, że są leczone przeciwwirusowo w trakcie ciąży, że podajemy również na początku życia dziecka te leki przeciwwirusowe, takie działanie, taka profilaktyka doprowadziła do tego, że ryzyko zakażenia dziecka urodzonego przez matkę zakażoną HIV zmniejszyło się z 30% do mniej niż 1%. I na koniec bardzo ważna informacja. Dzięki lekom antyretrowirusowym, dzięki stałemu stosowaniu tych leków okazało się, że osoba, która przyjmuje takie leki, nie jest zakaźna dla otoczenia. Dotyczy to nie wszystkich sytuacji, dotyczy to kontaktów seksualnych. Natomiast tutaj mamy taką regułę, która na świecie nazywa się równa się U. To jest też z angielskich słów, po polsku N równa się N, czyli niewykrywalny oznacza niezakażający. Osoba, która bierze regularnie leki przeciwwirusowe i ma niewykrywalną wiremię, czyli bardzo, bardzo niską, uznawane jest i to potwierdzone zostało wieloma badaniami, że ona nie zakaża inne osoby w trakcie kontaktów seksualnych. Pierwszego grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. Dzięki staraniom wielu osób w ostatnich 40 latach, dzięki temu, że naukowcy, osoby, które sponsorowały i całe społeczeństwa włączyły się w tą walkę, osiągnęliśmy bardzo wiele. Po pierwsze mamy skuteczne leczenie przeciwwirusowe, które doprowadziło do tego, że osoby żyjące z HIV żyją dłużej, żyją w zdrowiu i mogą doczekać starości. Po drugie mamy mnóstwo działań profilaktycznych, które zostały zastosowane i dzięki temu ograniczono nowe zakażenia. Na ostatniej konferencji AIDS, która odbyła się w Australii,
opublikowano informację o tym, że w Australii dzięki wielu działaniom profilaktycznym doprowadzono do tego, że praktycznie nie ma nowych zakażeń. Myślę, że świat może to osiągnąć. Mamy dobre leki, mamy mądrych naukowców i mamy coraz lepiej wyedukowane społeczeństwo. Dzięki temu możemy osiągnąć sukces w walce z tą największą pandemią końca XX wieku, pandemią HIV-AIDS. W Polsce można przetestować się anonimowo i bezpłatnie w wielu punktach anonimowego testowania. Widzicie Państwo mapę, w którym można wybrać sobie najbliższy miejscu zamieszkania, punkt, gdzie można się przetestować. Chciałam jednak powiedzieć, że to nie tylko w czasie tego tygodnia można zrobić sobie test w kierunku zakażenia HIV. Można go zrobić przez cały rok, te punkty są czynne przez cały rok. Najbliższy tutaj gminie punkt anonimowego testowania jest w Chorzowie na ulicy Zjednoczenia 10 przy szpitalu zakaźnym, w którym pracuję. Zapraszamy.